Cześć wszystkim, tu Jurka, witam Was na moim kanale i zapraszam na nowy film. Dzisiejszy filmik będzie o motywacji. Motywacja niby tylko jedno słowo, a temat rzeka. Pisałam sobie tutaj kilka punktów, o których chciałabym Wam powiedzieć, żeby po prostu nic nie zapomnieć, a więc jak będę zerkać na telefon, to się nie denerwujcie. A więc zaczynamy. Jak być zmotywowanym, co zrobić, aby odnaleźć sobie motywację, co zrobić, aby zawsze posiadać tą motywację i gdzie szukać tej motywacji. Są to pytania, które zadajemy sobie cały czas i są to pytania, które zadaje sobie przynajmniej 90% populacji na świecie. Jak nie i więcej. Wydaje mi się, że na samym początku powinniśmy się zastanowić, dlaczego brakuje nam tej motywacji i dlaczego w ciągu dnia tak często sobie powtarzamy, że nam się nie chce. Dlaczego wstajemy rano i od razu nam się nie chce. Co sprawia, że otwierając oczy i zaczynając nowy dzień, który jest prezentem od świata, bo każdy dzień powinniśmy traktować jako prezent od świata, każdy nowy dzień powinniśmy traktować jak nowy dar, nowe rzeczy, które możemy doznać, nowe przeżycia, nowe emocje, po prostu nowi ludzie, wszystko. Nowy dzień jest nowym darem, a więc dlaczego otwierając oczy od razu zakładamy, że nam się dzisiaj nie chce? Dlaczego tej motywacji nam brak? To jest to, od czego powinniśmy zacząć. Powinniśmy zacząć od tego, od zadania sobie właśnie tego pytania, od pomyślenia, jak się czuję ze sobą, dlaczego brakuje mi tej motywacji, co mogę zrobić, aby odnaleźć tę motywację, gdzie powinienem zacząć jej szukać, aby ją po prostu znaleźć. I to są takie pytania, od których powinniśmy zacząć. Dlaczego nie mamy tej motywacji? Słuchajcie, dla mnie możecie wziąć białą kartkę, długopis, ołówek, cokolwiek chcecie i zapisać sobie, jak się w tym momencie czujecie. Czy czujecie się dobrze, czy czujecie się szczęśliwie, czy dzisiaj czujecie się po prostu do kitu, nic Wam się nie chce. Napiszcie to, napiszę wszystko, co czujecie, dlaczego się tak czujecie, dlaczego jest Wam źle. Możecie i codziennie rano wstawać i pisać. I jednego dnia możecie pisać, jak bardzo jesteście szczęśliwi, a następnego dnia możecie pisać, jak bardzo jest dobani. Po prostu spisujcie to na papier. Jeśli Wam to pomoże, róbcie to. Powiem teraz coś, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale coś, co ja odkryłam i cieszę się bardzo, że doszłam do tego. Najwięcej motywacji możemy znaleźć w nas sobie. Nie musimy i nie powinniśmy oczekiwać, że inni nas zmotywują. Sami siebie powinniśmy motywować. Powinniśmy próbować nowych rzeczy, ale nie mówić, że nam się nie chce ich spróbować. Po prostu spróbować, przestać cały czas myśleć, czy nam się chce, czy nam się nie chce. Chce mi się wyjść. Nie chcę mi się wyjść. Próbować nowych rzeczy, coś, co nada nam takiej świeżości, chęci do życia i sami siebie powinniśmy motywować, sami siebie powinniśmy rodzić tą motywację takimi drobnymi kroczkami. Ja nie mówię, że wstanę rano i od razu powiem, że wszystko jest świetnie i dzisiaj jestem zmotywowana, a za 3 minuty przestanie mi się chcieć. Takimi drobnymi kroczkami powinniśmy właśnie wydobywać siebie tą motywację, sami siebie powinniśmy motywować. Jeśli widzicie, że wokół Was jest chaos, to ciężko jest się zmotywować. Od tego zacznijcie, posprzątajcie mieszkanie. To się u mnie sprawdziło. Odkąd? Od jakichś 2 miesięcy moje mieszkanie naprawdę non-stop jest czyste i staram się utrzymywać porządek, chociaż czasami jest ciężko z 2 małymi szkrabami. Tak, wołam na psa szkrab. Naprawdę czasami jest ciężko utrzymać cały czas porządek, ale staram się jak mogę, żeby wieczorem umyć te naczynia i nie zasnąć z tymi naczyniami, aby przed wyjściem do pracy pościelić łóżko. Naprawdę się staram i ta moja strefa komfortu tutaj jest dużo lepsza i więcej mi się chce, jak patrzę na czyste pomieszczenie, niż jakby patrzę na taki bajzel po prostu, wiecie, taki rozgardiasz, nic nie jest ułożone, a więc jak macie, wiecie, rozwalone wszystko w Waszym pokoju, to ciężko Wam będzie się zmotywować do nauki, bo to, co jest wokół Was, za bardzo będzie Was rozpraszało. Jeśli już osiągniecie tą motywację i zmotywujecie się po prostu do zrobienia małych rzeczy, naprawdę zaczynajcie od małych rzeczy, nie mówcie od razu, że zmotywujecie się i kupicie karnet na siłowni i będziecie cały rok chodzić na siłownię codziennie. Dobra, jeśli jesteście w stanie to zrobić, to naprawdę ogromny props dla Was i jestem z Was dumna. Ale właśnie nie wszystkim tak łatwo to przychodzi i trzeba zaczynać od małych rzeczy. Ale już jak macie tą motywację, to wykorzystujcie ją na 100%. Róbcie ze swoim życiem wszystko, czego nigdy byście nie zrobili. Po prostu skaczcie ze szczęścia, jeśli macie na to ochotę. W ten sposób możecie afiszować swoją motywację i może w ten sposób zmotywujecie kogoś innego. Ale musicie pamiętać, że krótki brak motywacji to coś normalnego, to jest coś naturalnego, to jest coś, co musi mieć miejsce. Dlatego, że przy tym krótkim braku motywacji
potem jesteśmy w stanie lepiej docenić ten moment, kiedy mamy tą motywację. To jest logiczne, że czasami po prostu mamy gorszy dzień, że nas coś boli, że nam się nie chce, że chce nam po prostu się usiąść i popłakać. Ja tak miałam dzisiaj. Wstałam rano i stwierdziłam, że nie, dzisiaj będzie kiepski dzień. Wiecie, zaspałam do żłobka, potem się nie mogłam ogarnąć, założyłam Aleksowi nie tego buta na tą nogę, po prostu wiecie, wszystko było w takim chaosie, bolała mnie głowa. Już wydawało mi się, że ten dzień do końca będzie jedną wielką katastrofą, to zatrzymałam się, wsiadłam do samochodu, pojechałam kupić kawę, której nie było rano w domu, kupiłam sobie dobrego pączka, zjadłam go, moja kawa stoi jeszcze obok i stwierdziłam, że sama siebie zmotywuję. Zatrzymam się i nie! Nie możesz stracić połowę swojego dnia tylko dlatego, że zaspało ci się, bo byłaś zmęczona. Mamy prawo być zmęczeni. Mamy prawo płakać. Tak często wam to mówię i ja będę wam to powtarzać cały czas. Płacz jest czymś normalnym. Czasami trzeba się popłakać. I każda dziewczyna bardzo dobrze mnie zrozumie. Wiecie, że są wieczory, kiedy po prostu musicie sobie włączyć jakiś banalny film, jakiegoś takiego romansidło, które nie ma żadnego przekazu, tylko po to, żeby po prostu się na nim wyryczeć. Czasami po prostu chcemy być sami, chcemy odpocząć i chcemy pozostać chwilę bez tego braku motywacji, a więc by potem lepiej móc docenić tę motywację. To jest coś normalnego i nie powinniśmy się tym przejmować, nie powinniśmy przykuwać do tego aż takiej ogromnej, wiecie, uwagi, po prostu dać temu przejść. Jak takim chmurkom. One odejdą i ten brak motywacji też odejdzie. Ale wy zawsze tam będziecie. I pamiętajcie, że sami siebie powinniście motywować. Jasne, potem możecie się motywować wszyscy razem, tak jak wy często mi piszecie, że ja was motywuję. Ja po to tutaj jestem, aby wam pomagać, aby was motywować. Jeśli tylko jestem w stanie zmotywować chociaż jedną osobę z tych 100 tysięcy, ten film jest wart go nagrania, jest wart zmontowania, jest wart wszystkiego. Dla jednej osoby z tych 100 tysięcy. Pamiętajcie, że jak nie wy, to kto? Słuchajcie, jak nie wy, to kto? Życie jest tylko i wyłącznie jedno. Dobra, potem możemy powiedzieć, może w zeszłym życiu byłam kimś, może w przyszłym życiu będę kimś, tak, jasne. To już jest dłuższy temat. Ale na dany moment macie jedno życie. Macie prawdopodobnie pomiędzy 15, 20 lat, może 30, może ktoś już ma 40 tutaj. Tak samo powinniście wykorzystywać życie. Cały czas powinniście się motywować. Moi rodzice mają jedną znajomą, podałam jej przykład, dlatego że ona jest niesamowita. Wydaje mi się, że ma około 73 lat, wydaje mi się, i jeździ wszędzie rowerem przede wszystkim, a codziennie w soboty rano chodzi na jogę, jeździ na wycieczki, cały czas w ogóle nie siedzi, cały czas jest zmotywowana, cały czas jest uśmiechnięta, cały czas jest szczęśliwa. Jasne, że zdarzają jej się gorsze momenty, ale jest przykładem, że trzeba wykorzystywać życie, bo tak wiele młodych dziewczyn rezygnuje z jakiegoś sportu, czy nie podejmuje nowych wyzwań, bo im się nie chce, bo im brak motywacji. To zmotywujcie się tym, że ja znam 73-letnią kobietkę, która codziennie w sobotę rano robi jogę z koleżankami. No czy to nie jest niesamowite? Czy to nie daje chęci do życia? Czy was to nie jest w stanie już zmotywować? Nie jest wam wstyd, że ona chodzi na jogę? Ja nawet nie wiem, czy nie częściej niż tylko w sobotę. Udziela lekcji francuskiego, po prostu wszystko, wszystko, żeby robić, żeby wychodzić, działa w kościele, robi po prostu wszystko. Nie siedzi w domu, korzysta ze swojego życia. I to jest niesamowite, że w wieku 73 lat jej się jeszcze chce, słuchajcie. Jej się będzie chciało. A nam młodym się nie chce i nam powinno być wstyd, że tak często tłumaczymy się tym brakiem motywacji. Nie mam motywacji, nie zrobię tego. I to ty stracisz, bo ja mam motywację i ja zrobię, a ty potem będziesz patrzył i tylko wytykał mi, co zrobiłam źle. A tak nie powinno to wszystko działać. Powinniśmy żyć swoim życiem i motywować się nami i zostawić resztę i pozwolić im żyć. Żyjmy i pozwólmy żyć innym. Nie ingerujmy tak bardzo w nich. To już jest drugi temat, temat rzeka, ale myślę, że również ma powiązanie tutaj. Bądźmy szczęśliwi, motywujmy się. Weźcie sobie teraz tą swoją kartkę, papier, usiądźcie, zróbcie sobie herbatkę, kawkę, ciastko, nawet pączka. Od jutra pójdziecie na siłownię, mam nadzieję, jeśli tak bardzo wam się już to marzy. Albo jak nie macie pieniędzy na siłownię, nie macie możliwości, ćwiczcie w domu. Słuchajcie, dla chcącego nic trudnego.
To jest to właśnie. I że jeszcze wiele ludzi mówi, że nie zrobię tego, bo nie mam możliwości. I ja mówię, dla chcącego nic trudnego. Nikt się nie urodził idealny. Ludzie pracowali nad wszystkim. Myślicie, że kiedyś sportowcy mieli wszystkie siłownie, wszystkie sprzęty, wszystkich trenerów? Wiele ludzi doszło do wszystkiego dwoma rękoma. Sami do tego wszystkiego doszli. I wyobraźcie sobie, jak dochodzicie do tego wszystkiego sami, bez pomocy sztabu ludzi. Jak dumni potem możecie być z siebie. Zawsze wyobrażajcie sobie cel skończony. Tak jak ja robię. Mieszkanie jest w wielkim chaosie, załóżmy. Zamykam sobie na 30 sekund oczy. 30 sekund to dosyć długo, ale często osiągam te 30 sekund, dlatego że liczę. I wyobrażam sobie, jak moje mieszkanie będzie wyglądało w momencie posprzątania. Tak? Już cel osiągnięty. Albo jak mam nagrać film, wyobrażam sobie już, jak czytam Wasze komentarze, bo ten film już jest na YouTubie i mówię, o kurczę, no to ja już muszę go iść nagrywać, tak? Już trzeba coś zrobić. Po prostu trzeba sobie już wyobrażać cel osiągnięty, bo on nas moim zdaniem najbardziej motywuje. Jak sobie po prostu wyobrażamy. Wyobraźnia jest ogromna, wykorzystujmy ją do motywowania się. Wykorzystujmy ją. Mamy tak wiele rzeczy w zasięgu ręki, które są w stanie nas zmotywować. Nie zdajemy sobie sprawy, wystarczy się rozejrzeć dookoła siebie, dostrzec piękno w codzienności. Zróbcie to, a zobaczycie, że będzie Wam dużo, dużo łatwiej. Małymi kroczkami. Pamiętajcie, że jestem tu dla Was, jak tylko potrzebujecie. W komentarzach najprędzej Wam odpiszę. Dziękuję, że jesteście. Naprawdę dziękuję. Wy mnie motywujecie. Bardzo, bardzo często mnie motywujecie i za to Wam bardzo dziękuję. Jesteście często takimi moimi promyczkami w taki kiepski dzień. A więc dziękuję, że jesteście. I co? Widzimy się już w następnym. Trzymam Was za Was bardzo, bardzo mocno kciuki. Pa, pa, kochani.